Cześć, cześć, witajcie. Witajcie bardzo serdecznie na naszym kanale Zustonemus. Dzisiaj moim gościem jest Olga Łączkowska-Majta, która jest adwokatem. Na co dzień współpracujemy w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego, ale myślę, że Olga najlepiej opowie o tym, czym się na co dzień zajmuje. Cześć Justyna, miło mi gościć w swoim programie, już nie pierwszy raz i mam nadzieję nie ostatni. Tak jak powiedziałaś, jestem adwokatem, specjalizuję się w prawie gospodarczym. Co robię? Przede wszystkim doradzam klientom, w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą, kiedy jest taki moment, że warto przemyśleć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy też pomagam klientom zamknąć taką działalność, jeżeli niestety powstanie taka potrzeba. Pomagam również poukładać sprawy w spółkach pomiędzy wspólnikami, tak aby zminimalizować na przyszłość powstanie konfliktów pomiędzy wspólnikami, tak aby rozwiązania i ścieżka rozstania były w miarę możliwie łatwe do przeprowadzenia. Prowadzę również spory gospodarcze, jeżeli taka sytuacja niestety się pojawi. Sporządzam dla klientów umowy, negocjuję takie umowy, weryfikuję. Zajmuję się również prawem pracy u klientów, pomagam stworzyć regulaminy, co teraz jest oczywiście na topie. Regulamin, zmiana goni zmianę, więc regulaminy, które robiliśmy na początku kwietnia, już są nieaktualne, musimy znowu wprowadzić zmiany z uwagi na nowelizację, ale generalnie jestem prawnikiem przedsiębiorców. Dzisiaj temat związany ze spółką komandytowo-akcyjną, dlatego że bardzo często nas o to pytacie, wracacie z tym tematem, też z uwagi na Nowy Ład było sporo zamieszana, jeżeli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną. Więc Olga, takie pierwsze podstawowe pytanie do Ciebie, czym w ogóle jest spółka komandytowo-akcyjna? Spółka komandytowo-akcyjna jest to jedna ze spółek, w której przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką, tak naprawdę hybrydą, która łączy pewne rozwiązania dotyczące spółek osobowych i pewne rozwiązania dotyczące spółek kapitałowych, natomiast w polskim porządku prawnym jest to spółka osobowa i w ten sposób została zakwalifikowana, czyli jednostka prawna nie posiadająca osobowości prawnej, natomiast jakby posiadająca swoją odrębność prawną. Może tyle teorii. Tak, na czym polega spółka komandytowo-akcyjna? Przede wszystkim mamy w spółce komandytowo-akcyjnej dwa rodzaje wspólników. Komplementariusz, jest to wspólnik, który zarządza całą strukturą, i akcjonariusz, akcjonariusze, którzy są tak naprawdę biernymi udziałowcami, którzy wkładają jakiś kapitał na ogół, ewentualnie inny majątek do spółki i oczekują, że spółka będzie przynosiła im określonego rodzaju zyski. Jak wygląda z odpowiedzialnością, bo pewnie to wszystkich interesuje. Otóż spółka komandytowo-akcyjna wygląda w ten sposób, że komplementariusz, czyli wspólnik, który zarządza spółką, ponosi pełną, całkowitą odpowiedzialność z całym swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki, solidarnie ze spółką, co w praktyce wygląda tak, że jeżeli spółka nie ma majątku, aby spłacić swoje zobowiązania, to każdy z jej wierzycieli może przyjść do komplementariusza i całe zobowiązanie ściągnąć z jego prywatnego majątku. Natomiast drugi rodzaj wspólników, czyli akcjonariusz. Akcjonariusz nie ponosi żadnej odpowiedzialności majątkiem spółki, czyli tak jak wygląda to w przypadku spółek kapitałowych, spółki akcyjnej. Tutaj jakby status akcjonariusza, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, jest dokładnie taki sam, jak również przy spółkach z o.o. dla wspólników. Czyli akcjonariusz wnosi wkład, oczekuje zysków, nie bierze udziału aktywnego w zarządzaniu spółką, ale nie ponosi też ryzyka związanego z tym, jeżeli przedsięwzięcie biznesowe nie wypali. Natomiast komplementariusz jako jedyny zarządza całą strukturą, prowadzi biznes, natomiast nie ponosi, natomiast ponosi całą odpowiedzialność za ewentualne fiasko operacji. To jest takie bardzo zbliżone do zwykłej spółki komandytowej, tylko zamiast komandytariuszy pojawiają się akcjonariusze, co oczywiście się wiąże z zarządzanym akcjami. Pewnie cała struktura czy też sposób zarządzania akcjami będzie trochę inny niż w przypadku komandytariuszy. No właśnie, a teraz Nowy Ład na samym początku jakby trochę zostawił tą spółkę komandytowo-akcyjną, a wokół niej było trochę zamieszane, że się opłaca, bo tam nie ma ozusowana. Natomiast już przepisy zostały uściślone. Pytanie, jak wygląda rzeczywiście opodatkowanie w takiej spółce? Jeżeli chodzi o podatki, no to mamy tutaj dokładnie taką samą strukturę jak w spółce z o.o. czy w spółce akcyjnej, jak i w spółce komandytowej, czyli spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, może osobą prawną nie jest, czyli tak zwanym płatnikiem CIT-u.
I następnie wspólnicy, jeżeli jest decyzja o podziale zysku pomiędzy wspólników, płacą 19% podatek dochodowy. Mamy tutaj Zgadza. bardzo zbliżoną strukturę do spółki z o.o., natomiast podatkowym plusem jest to, że komplementariusz może część podatku CIT-u, który zapłaciła spółka komandytowo-akcyjna, rozliczyć ze swoim podatkiem dochodowym. Czyli w praktyce nie jest to 19 plus 19, ewentualnie 9 plus 19, tylko dużo niższa kwota. Więc pod tym względem ta spółka może wydawać się atrakcyjna w porównaniu ze spółką z o.o., gdzie takiej operacji zrobić nie możemy. Spółka z o.o. jest płatnikiem podatku CIT, więc musi go zapłacić. Tak? I później wspólnicy wypłacając sobie zysk, również muszą zapłacić 19% podatek. Jakby nie mówimy tutaj o spółkach na CIT-cie estońskim, gdzie troszkę wygląda to inaczej. Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej jest możliwość, żeby komplementariusz zaoszczędził na podatku w takiej strukturze. Podobnie natomiast wygląda też sytuacja w spółce samej komandytowej, bez komandytowej akcyjnej, gdzie też komplementariusz może sobie dużą część podatku rozliczyć w ramach tutaj CIT-u, jak również komandytariusz może też taki podatek sobie częściowo rozliczyć, tylko na innych zasadach i nie w tak dużej wysokości. Więc wydawałoby się, że podatkowo ta spółka może być bardziej atrakcyjna niż spółka z o.o. czy spółka akcyjna, czy też prosta spółka akcyjna. Ale pojawił się tak naprawdę jeden knyf, którym moim zdaniem twórcy Polskiego Ładu najpierw jakby zapomnieli. Natomiast praktyka i wzrost popularności spółek komandytowo-akcyjnych spowodował, że no, rządzący zainteresowali się również spółką komandytowo-akcyjną i naprawili niejako swoje przeoczenie, ponieważ od tego roku wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, mówimy tu o komplementariuszu, czyli wspólniku, który zarządza całą strukturą, jest zobowiązany do zapłaty składki ZUS, tak jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Do końca zeszłego roku komplementariusz nie płacił żadnych składek ZUS-owskich, akcjonariusz również. I jeżeli chodzi o akcjonariusza, to tu się nic nie zmieniło. Akcjonariusz nadal nie płaci składek na ZUS. Natomiast od tego roku komplementariusz jest zobowiązany do zapłaty pełnej składki na ZUS, czyli w tej chwili mamy te 1418 zł bodajże podstawowej plus składki zdrowotnej. Oczywiście tutaj nie mamy tak jak przy przedsiębiorcy jednoosobowym, tylko stosujemy tę samą metodę co przy spółkach komandytowych. Jest to składka zdrowotna ryczałtowo określona. W tej chwili tam jest chyba 314 zł jako ta składka podstawowa. Tak, to jest ta składka ta minimalna, tak? Składka Minimalna, zdrowotna, dokładnie. Więc niecałe tak naprawdę. 320 zł. Tak, więc mamy tak naprawdę w tej chwili ozusowanie na poziomie gdzieś te 1700-1800 na dzień dobry, które dochodzą nam co miesiąc do kosztów prowadzenia działalności. Właściwie chciałam Cię zapytać, dlaczego było tyle szumu wokół spółki komandytowo-akcyjnej, ale właśnie odpowiedziałaś na te pytania, bo nie mieliśmy tego ZUS-u, a Nowy Ład wprowadzał ZUS od wynagrodzenia dla zarządu chociażby, które było niezwykle popularna w spółkach z o.o. To jest to spółka komandytowo-akcyjna, pojawiają się tam akcje, więc pytanie, z jakimi innymi kosztami musimy się liczyć, jeżeli chodzi o utrzymanie spółki? To może zacznijmy od tego, początkowo musimy też przy założeniu takiej spółki ponieść dość wysoki koszt, ponieważ spółka komandytowo-akcyjna musi mieć swój kapitał na poziomie co najmniej 50 tysięcy złotych. Więc to są środki, które w tej spółce powinny znaleźć się na dzień dobry, ewentualnie inny majątek, którego równowartość będzie odpowiadała co najmniej tym 50 tysiącom. Jeżeli mamy taki majątek, tak, oczywiście spółkę taką zakładamy u notariusza, tak, musimy sporządzić umowę spółki, musimy ją zarejestrować w KRS-ie. Ponadto musimy również znaleźć firmę, która będzie nam prowadziła rejestr akcjonariuszy. W tej chwili nie możemy prowadzić takiego rejestru akcjonariuszy w formie zwykłej pisemnej w spółce, tylko musimy prowadzić go wirtualnie przez odpowiednie podmioty, które mają do tego uprawnienie. Jaki jest koszt takiego rejestru? No, waha się on gdzieś tam od kilkuset do kilku tysięcy złotych. No, zakładając, że mamy małą spółkę komandytowo-akcyjną, no to pewnie będzie ten koszt niższy. No ale trzeba się liczyć z tym, że to jest koszt, który trzeba ponosić co miesiąc. Ponadto spółka komandytowo-akcyjna jest na pełnej księgowości, co oznacza, że musimy prowadzić pełne księgi. Pewnie większość z Was nie zrobi tego samodzielnie, tylko będzie potrzebowało do tego pomocy fachowego biura rachunkowego czy wykwalifikowanej księgowej. Koszty takiej prowadzenia pełnej księgowości miesięcznie w tej chwili zaczynają się od 1000 zł w górę. Może się tak zdarzyć, że znajdziecie gdzieś biuro rachunkowe, które poprowadzi taką księgowość za mniej. Raczej bym na to nie liczyła, patrząc na aktualny ogrom obowiązków, które ciąży na księgowych i stawki rynkowe.
Natomiast stawka ta może być dużo większa niż przy spółce z o.o. z prostej przyczyny. Spółka komandytowo-akcyjna nie jest spółką popularną, w związku z tym może pojawić się obawa w biurach rachunkowych, że to jest nowy twór, że trzeba będzie jakieś nowe obowiązki spełniać, mimo że ta księgowość tak naprawdę nie różni się niczym innym od prowadzenia księgowości dla spółki komandytowej czy spółki z o.o. Natomiast jest gdzieś tam przekonanie, że jest to nowy twór i może to powodować no, wyższą stawkę na dzień dobry. Więc podsumowując, na początek co najmniej 50 tysięcy kapitału, koszt założenia spółki, przygotowanie umowy spółki, koszt notarialny, rejestracji w KRS-ie. Moim zdaniem, tak, pewnie będziecie i tak musieli przy sporządzeniu umowy spółki komandytowo-akcyjnej skorzystać z pomocy specjalisty, radcy prawnego bądź adwokata. Więc tutaj to honorarium też dojdzie do tych kosztów. Jeżeli nie skorzystacie, notariusz na pewno też nie weźmie od Was stawki minimalnej, no bo będzie musiał nad tą umową usiąść i dla Was ją napisać. Więc moim zdaniem na dzień dobry taki koszt to jest między 55 a 60 tysięcy złotych. Mówimy tutaj już o kapitale zakładowym, który musi być w spółce, jak również o kosztach, które są związane z założeniem. Następnie dochodzi nam rejestr akcjonariuszy. Załóżmy sobie optymistycznie, że jest to 100 zł miesięcznie. Do tego dochodzi nam księgowość, również optymistycznie 1000 zł netto. Tak? Oczywiście spółka musi mieć jakąś siedzibę, tak? Lokal, w którym wykonuje działalność. Nawet jeżeli założymy wirtualne biuro, no to musimy te 100 zł netto miesięcznie gdzieś tam policzyć. To mamy 1200. Dochodzi nam do tego ZUS dla komplementariusza. I jak to przed chwilą mówiliśmy, no to jest to 1418 plus 320, czyli koszty nam się kształtują miesięcznie na poziomie około 3000 co najmniej, tak? Przy założeniu, że naprawdę znaleźliśmy tanie biuro rachunkowe, mamy korzystną opłatę za rejestr akcjonariuszy, no i nie mamy specjalnie innych kosztów na lokalu, również moglibyśmy zaoszczędzić. Czyli to jest cały czas 3000, ale to nie jest koniec, proszę Państwa. Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie uchwały wspólników muszą być protokołowane przez notariusza. Czyli robiąc choćby coroczne zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcia decyzji co do zysku, podziału zysku czy też pokrycia straty, musicie Państwo zrobić to u notariusza. No to pewnie masz roczne, to pewnie będzie znowu z trzy koła do na plusie, To no. zależy, jak często wspólnicy będą podejmować różne decyzje, tak? No ale to jest powiedzmy ta jedna uchwała, która co roku musi być obligatoryjnie podjęta. Myślę, że taki koszt notarialny, no to też gdzieś około tego 1000 trzeba uliczyć łącznie. Jeżeli chodzi o biura rachunkowe, to tak trochę z drugiej strony. Biura rachunkowe są teraz no, mocno zawalone, tak, obowiązkami różnymi dziwnymi, która cały czas jakby ilość się wzrasta i skomplikowalność. Pomijam, że przepisy są strasznie niejednolite, a potem w Nowym Ładzie jest bardzo duży chaos. Firmy nie chcą brać sobie spółek komandytowo-akcyjnych, bo to jest zawsze trochę inny proces obsługi. Trzeba pamiętać o jakichś tam wyjątkowych sytuacjach. Też klienci zwykle mają pytania o takie doradztwo, gdzie nie zawsze w biurze są eksperci, którzy się na tym po prostu znają. Pomimo tego, że księgowy czy księgowa, a ogólnie nazywając prawnik, to nie jest ten sam zawód, to jednak bardzo często przedsiębiorcy oczekują od księgowości jakiejś przynajmniej podstawowej wiedzy prawnej, a tutaj często jej po prostu nie ma. To jest to trochę podobne jak z fundacjami, też bardzo dużo biur nie chce księgować fundacji, więc będzie ciężko w ogóle znaleźć biuro, które chce księgować spółkę komandytowo-akcyjną, bo to nie będzie tu pierwsza na rogu. No i też dla urzędów, nie? Ten mimo wszystko nadal jest dosyć futurystyczny twór. Zwraca uwagę, nie? Szczególnie w tych mniejszych urzędach, gdzie może nie być żadnej takiej spółki, jeżeli chodzi o rejestrację. A także też istnieje szansa, że czyjeś oczy w urzędzie zwrócimy, tak? Na taki twór, no bo spółki z o.o. nie są jakieś dziwne, a spółka komandytowo-akcyjna jest dosyć futurystyczna. Trochę tak jak z CIT-em estońskim, nie? Jakby te pierwsze firmy, które wchodziły, to też były albo trochę pod większym ostrzałem, czy też czujnością urzędów skarbowych, ale to też się zmieniło, bo tych spółek jest trochę więcej. No dobra, to wiesz co, to jakby powiedziałaś właściwie, jak wygląda operacyjnie prowadzenia takiej spółki. Pytanie, kiedy to się rzeczywiście może opłacać w ogóle, albo jakiego typu firmy powinny zaanalizować, czy jest to rozwiązanie dla nich? Powiem tak, w mojej ocenie nie widzę w tej chwili na rynku opłacalności prowadzenia firmy w ten sposób z prostej przyczyny. Spółka komandytowo-akcyjna wiąże się z koniecznością włożenia całkiem sporych środków finansowych do spółki, ale jednocześnie nie gwarantuje właścicielom, przynajmniej komplementariuszowi, zabezpieczenia prywatnego.
ponieważ on nadal tak naprawdę odpowiada za prowadzenie tej spółki, tak jak przy działalności gospodarczej, czyli zarówno majątkiem firmowym, jak i całym majątkiem prywatnym. Jeżeli to jest więc przedsięwzięcie, które chcemy stworzyć, które ma nam przynosić dochód, które wiąże się z wysokim ryzykiem, no to absolutnie spółka komandytowa akcyjna nie jest dla takiego biznesu. Również spółka komandytowa akcyjna nie jest dla firmy rodzinnej, bo tak jak powiedziałam, tak, zawsze będzie jedna osoba, która będzie musiała ponosić ryzyko odpowiedzialności. W tej chwili nie ma korzyści w postaci ZUS-u, a dochodzą dodatkowe koszty, które są związane z prowadzeniem operacyjnym działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś chciałby tutaj sobie zrekompensować, powiedzmy, podatek dochodowy spółki ze swoim podatkiem dochodowym, to nadal może taką działalność wykonywać w spółce komandytowej, która jest operacyjnie prostsza i tańsza do prowadzenia. A też możemy korzyść podatkową w tym zakresie uzyskać taką samą jak w spółce komandytowo-akcyjnej. W tej chwili w zasadzie uprawnienia, komplementariuszy i obowiązki, jeżeli chodzi o ZUS, są takie same, zarówno w komandytowej, jak i w komandytowo-akcyjnej, jak również przedsiębiorców jednoosobowych. No plusem może być to, że akcjonariusz nie płaci ZUS-u, tak? No ale z drugiej strony te koszty, tak, pojawiają się gdzieś indziej, które są związane choćby z tymi aktami notarialnymi, uchwałami wspólników, obowiązkiem prowadzenia rejestru akcjonariuszy, więc tutaj jakby tych korzyści finansowych nie widzę żadnych. Natomiast gdybyśmy poszli w innym kierunku, chcemy pozyskać inwestorów do prowadzenia biznesu, no to spółka komandytowo-akcyjna może wydawać się atrakcyjna wtedy, kiedy my jako ta osoba zarządzająca, komplementariusz, chcemy pozyskać akcjonariuszy, inwestorów, którzy nie będą nam się wtrącać w prowadzenie działalności operacyjnej, którzy po prostu dadzą nam środki finansowe, którymi będziemy zarządzać i jednocześnie będą oczekiwali zysków, ale nie będą mieli wpływu na zarządzanie. Gdzie na przykład przy strukturze spółki z o.o. oczywiście ilość środków jest przeliczana w pewien sposób na udziały w spółce, czyli na wpływy w spółce. Też można oczywiście wprowadzić różnego rodzaju mechanizmy, które wpływy inwestorów będą ograniczały, pozostawiając w rękach tego twórcy, tak, czy osoby, która prowadzi biznes, nadal duże uprawnienia. Natomiast w spółce komandytowej akcyjnej możemy po prostu sobie faktycznie zapewnić monopol na zarządzanie. Natomiast nadal jest ta wysoka odpowiedzialność, więc patrząc z punktu widzenia różnych aspektów, nawet chcąc pozyskać duży kapitał na inwestycje, tak, jeżeli poszukujemy inwestorów i prowadzimy działalność, no to zakładamy, że ta działalność jest związana z jakimś ryzykiem. Nie wyobrażam sobie działalności, która wymagałaby włożenia bardzo dużego kapitału, która nie niosłaby z sobą ryzyka takiej działalności, więc tak uważam, że inna forma prawna, czyli na przykład spółka z o.o., czy też prosta spółka akcyjna, czy też spółka akcyjna już dla dużych przedsięwzięć, może być i tak bardziej atrakcyjna, jeżeli będziemy chcieli pozyskać zewnętrzne finansowanie w postaci inwestorów. Więc jakby tutaj też ta spółka komandytowa akcyjna nie za bardzo dla mnie ma sens, ponieważ nadal zostajemy z odpowiedzialnością osobistą. Trochę podsumowując, to wydaje mi się, to jest moje takie odczucia, że jeżeli ktoś myśli o spółce komandytowo-akcyjną, akcyjnej, to zdecydowanie bardziej zabezpiecza go spółka z o.o., spółka komandytowa. Oczywiście mamy tam ZUS również od komandytariuszy, nie tylko komplementariuszy. No ale z drugiej strony w spółce komandytowo-akcyjnej mamy rejestr, wyższą księgowość, uchwały notarialne. Ja jednak bym zwracała uwagę na to, że dla urzędów skarbowych to jest trochę futurystyczny twór, bo tych spółek jest po prostu mało, więc zwracamy trochę większą uwagę urzędników, no bo spółki z o.o. umów się przerzucają, nie? Natomiast jak jest to spółką komandytowo-akcyjną, to też nie zawsze ci urzędnicy wiedzą, jak postąpić w ogóle. Księgowość raczej będzie droższa, bardziej skomplikowana. Wiedza na rynku też jest mniej dostępna, jak w tych spółkach postępować. Bo jeszcze problem, który widzę przede wszystkim tak pod kątem operacyjnym i formalnym, jest to spółka, która jest poddana dwóm reżimom, zarówno dla spółek osobowych, tak jak w spółce komandytowej, tak, jak i spółek kapitałowych, tak? Ponieważ część przepisów stosujemy w spółce komandytowo-akcyjnej, które tak naprawdę są wzięte ze spółki akcyjnej. I w tym momencie może się zrobić problem dla przedsiębiorcy, w jakiej sytuacji, które przepisy należy zastosować. Tak, jeżeli mamy spółkę komandytową, zwykłą, no to mamy też takie instrumenty, które pozwalają nam po pierwsze w bardzo prosty sposób wypłacić sobie pieniądze na bieżąco.
w postaci zaliczek na poczet zysku. Tak naprawdę możemy ze spółki komandytowej wypłacać środki tak jak z własnej, tak jak z jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli na przykład komandytariusz potrzebuje tam 10 tysięcy na remont mieszkania, no to bierze je ze spółki. Następnie inny komandytariusz potrzebuje 2 tysięcy na coś, bierze je ze spółki. Księgowy ujmuje to po prostu jako zaliczka na poczet zysku. Oczywiście na koniec roku sprawozdanie finansowe pokazuje, czy dany wspólnik wziął sobie więcej niż powinien, czy też wziął odpowiednią ilość pieniędzy, ale jakby zawsze operacyjnie jest to czynność prosta do zrobienia. Mało tego, jeżeli chodzi o spółkę komandytową, to po zakończeniu roku obrotowego w zasadzie komandytariuszowi przysługuje prawo uzyskania zysku, który na niego przypada. To nie jest tak jak w spółce z o.o., gdzie zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę i jeżeli ktoś jest mniejszościowy, to może nigdy nie zobaczyć pieniędzy, mimo że co roku był generowany zysk. W spółce komandytowej jest inaczej. Taki wspólnik ma prawo żądać wypłaty mu zysku po zakończeniu danego roku obrotowego, oczywiście, jeżeli ten zysk powstał. I pozostali wspólnicy nie mogą zawetować jego decyzji, no chyba że wszyscy postanowią, że taki zysk zostanie dalej w spółce i będzie przeznaczony na inne cele. Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej nie jest już tak łatwo, ponieważ tutaj mamy reżim spółki akcyjnej. Czyli akcjonariusz nie może w prosty sposób, tak jak komandytariusz, pozyskiwać środków ze spółki, ponieważ musi być tak zatwierdzone sprawozdanie finansowe, sprawozdanie musi wykazać zysk, zysk musi być przeznaczony do wypłaty i tak dalej. Więc tutaj też mamy bardziej skomplikowaną strukturę, jeżeli chodzi o wypłatę zysku. No i jeżeli byśmy nawet przyjęli, że taki akcjonariusz dostanie zaliczkę na poczet zysku, to również taka uchwała musi być podjęta. Tak, w formie aktu notarialnego, chyba że komplementariusz wypłaci takie środki, no ale wtedy również odpowiada solidarnie, jeżeli te środki zostały wypłacone w sposób nieuprawniony. No i jedna jeszcze istotna różnica pomiędzy spółką komandytową a spółką komandytowo-akcyjną jest taka, że spółkę komandytową możemy zamknąć w zasadzie od razu. Czyli jeżeli biznes w jakiś sposób nam nie idzie, czy też okazuje się, że wspólnik, z którym prowadzimy biznes, no nie jest już nam po drodze. Albo też zmieniły się okoliczności prawne, co u nas ostatnio często ma miejsce. Sami Państwo widzicie, jak system jest dynamiczny i przynosi nam co chwilę nowe przepisy, nowe twory, nowe instytucje prawne, nikt nie wie, jak je stosować. No to spółka komandytowa daje nam możliwość szybkiej reakcji na zmiany otoczenia biznesowo-prawnego. Jeżeli stwierdzimy, że taka spółka jest dla nas nieopłacalna, możemy ją w zasadzie z dnia na dzień zamknąć. Ze spółką komandytową akcyjną już tego nie zrobimy, musimy przeprowadzić likwidację, tak jak w spółce z o.o. czy spółce akcyjnej. Mam nadzieję, że to przekonuje naszych słuchaczy, że spółka komandytowo-akcyjna ma pewne zalety, ale te zalety chyba są zdecydowanie mniejsze niż ilość wad, która za tym stoi. Zdecydowanie. Że mamy spółkę z o.o., mamy spółkę komandytową, mamy spółkę z o.o. komandytową, prostą spółkę akcyjną. One są, w mojej ocenie, zdecydowanie bardziej przejrzyste, proste i załatwiają no, szybciej tematy, które sobie ludzie próbują załatwić spółką komandytowo-akcyjną. Na pewno ta korzyść, że nie trzeba płacić ZUS-u, już zniknęła. Myślę, że też popularność tych spółek spadnie, no bo rzeczywiście był boom w 2021 roku, kiedy Nowy Ład wszedł w życie. Drugim, pierwszym, nie, już nieważne, od stycznia, tak, kiedy Nowy Ład wszedł w życie, było wielkie boom, przenosimy się na komandytowo-akcyjną, bo tam nie ma ZUS-u. Natomiast bardzo dużo osób zapominało o tych wszystkich dodatkowych kosztach, które się wiążą z prowadzeniem tej spółki. Olga, ja Ci bardzo dziękuję za jak zwykle rzeczowe wyjaśnienia. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie spółek z o.o., umów spółek, spółek komandytowych, to Olga jest świetnym ekspertem i specjalistą. Serdecznie Was zapraszam do skorzystania z porad albo w ogóle z usług tak okołoprawnych, bo to nie zawsze są umowy, ale czasami jakieś umowy handlowe, czasami regulaminy pracy w Waszej firmie, a też takie będą teraz potrzebne z uwagi na trzykrotną zmianę kodeksu pracy od stycznia. Ostatnia zmiana chyba przed nami, czy za nami już właściwie wiadomo, że przepisy wejdą 26 kwietnia w życie, ale mam nadzieję, że to ostatnia na ten rok, chociaż nigdy nie wiadomo. Więc jeżeli macie takie tematy, to serdecznie zapraszam. Olga też prowadzi bardzo ciekawego bloga, jak nie komandytowa, to co? Myślę, że tam też znajdziecie sporo przydatnej wiedzy na temat spółek komandytowych albo porównania Nie spółki. tylko. Właśnie porównania, tak, spółki komandytowej do spółki z o.o., jakie są wady, zalety, korzyści, co kiedy. Także to na pewno w tym miejscu znajdziecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również, Justyna, za zaproszenie. Dziękuję Wam wszystkim i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się.